Ja w zasadzie mam jedno pytanie z pani skarbu, jedną raczej do pani pracy, pana wójta. Ja przypuszczam swoją pracę nad budżetem 2014. Rzecz niezmiernie ważna, w dniu 1 stycznia po zmianie ustawy o finansach publicznych, które wprowadzają dość istotne zmiany w zakresie poziomu zadłużenia poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Z tego, co udało mi się przeglądać, został stworzony pewnego rodzaju algorytm, na podstawie którego to zadłużenie będzie wyliczane, jest dosyć dużo tam czynników składowych. W związku z tym mam pytanie do pani skarbnik, czy na obecnym etapie planowania budżetu może próbowała pani wyliczyć ten poziom zadłużenia prawdopodobnego na przyszły rok? To jest jedno pytanie. Natomiast drugie pytanie dotyczy programu ochrony środowiska, umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy, stałe wychowne konsultacje, który, przyznam się państwu szczerze, szatała mnie mieszanymi uczuciami co do zapisów w tym programie. Gdzieś chyba po drodze zapomniano o czym dotychczas były rozmowy, ale przechodzę do rzeczy. W tym programie wyszczególnione są poszczególne projekty dotyczące skanalizowania szczególnych sołectw w oparciu o wydawane plany i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak wiemy, problem ten związany jest z zmianami zachodzącymi w przepisach dotyczących finansowania z budżetu państwa ze środków unijnych budowy kanalizacji w aglomeracjach, po to, żeby szereg gmin nie płacić kar, ucieka z tych aglomeracji. Tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Proszę państwa, z interpelacji, jaką pisałem w sprawie budowy kanalizacji w Jasnowie oraz w Dolnych Kobietnicach, otrzymałem odpowiedź od pana wójta, że w oparciu o komisję Rady Gminy odstąpiono od budowy tejże kanalizacji. I tu pytanie do pani radcy, czy opinia komisji jest wystarczająca do tego, aby zrezygnować z określonego przedsięwzięcia, bardzo istotnego dla jednostki samorządu terytorialnego. Otóż, proszę państwa, z tego co ja wiem, na ile znam przepisy dotyczące funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, to opinia komisji jest tylko czymś pomocniczym dla rady. Rada podejmuje określone decyzje. Tym bardziej, jeżeli dotyczą one bycia lub nie bycia w określonej aglomeracji. Z tego, do tego w moim przekonaniu jest potrzebna uchwała Rady Gminy i nie wiem, czy już zostały podjęte stosowne kroki mające na celu wystąpienie gminy Porąbka z aglomeracji, czy nie. No, to jest kwestia, czy będziemy płacić kary, czy nie będziemy tak płacić, ale to jest również kwestia tego, czy mieszkańcy będą mieli kanalizację lub nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.